Witajcie serdecznie, dosłownie w 5 minut się wyrobimy. Na przestrzeni 3 dni dostałem masę wiadomości związanych z słowem kluczowym banan. Czy banan odchudza, czy banan jest kaloryczny, czy banan pozytywnie wpływa na naszą florę bakteryjną, czy banan leczy serce. Tutaj, jeżeli chodzi o te czy banan, to jak najbardziej banan jest bardzo pozytywnym owocem. Jeżeli wiemy w ogóle jeszcze w jakich porach go umiejscowi. Taką ciekawostką powiem Wam, że banan zielony jedzony przed treningiem ma dużo skrobi. Ona ma taką tendencję, że długo uwalnia węglowodany zawarte w bananie, przez co mamy efekt solidnego treningu bez tak zwanej ściany, czyli nie trenujemy ostro, nagle dochodzi do sytuacji, że jest stop, załamka fizyczna i nie możemy więcej już dźwignąć, czy pobiec, czy popłynąć. Dlatego tutaj to jest, warto o tym pamiętać, że przed treningiem jemy banany zielone, które mają więcej skrobi, bezpośrednio po treningu jemy banany żółte, które mają więcej fruktozy i sacharozy, które podnoszą i uzupełniają dużo szybciej glikogen, odpowiedzialny za regenerację, za stabilny poziom cukru w naszym organizmie w dniu kolejnym. Nie mamy efektu przykładowo takiego zachcianek podjadania na jakieś niezaplanowane posiłki, dlatego do tematu musimy podchodzić w sposób optymalny. Dla mnie osobiście najbardziej pozytywną cechą, jeżeli chodzi o banana, jest są jego właściwości probiotyczne. To jest naturalny probiotyk, który reguluje naszą florę bakteryjną i oprócz takich produktów jak kiszonki, ogórki możemy dorzucić właśnie banany do naszej diety. Pamiętajmy, że teraz jest lawinowo, ukazują się badania, które pokazują nam, jak niesamowity wpływ na nasze zdrowie, na naszą formę ma cały układ trawienny. Prawidłowo zakwaszony żołądek, optymalna ilość kwasu solnego poprzez jelita, gdzie znajdują się kostki jelitowe, które są z kolei odpowiedzialne za wchłanianie. Bardzo często jest tak, że my się odżywiamy, mamy fajnie zbilansowaną dietę, ale i tak przykładowo nie mamy jakichś spektakularnych efektów, bo nie zadbaliśmy o podstawy, o prawidłowo zakwaszony żołądek i o prawidłową liczbę dobrych do złych bakterii, tak zwanych potocznie, które znajdują się w naszych jelitach. Pamiętajcie, że umiejscowienie banana w ciągu dnia w liczbie Waszych posiłków, czy to jest posiłek przed snem, jeżeli ktoś chce banana, może zjeść bez problemu, może to być banan zielony, który długo się trawi, potęguje wydzielanie serotoniny, która nas trochę przymula i nastawia właśnie w tryb usypiania, regeneracji. Wydziela się wtedy tryptofan, melatonina, która z kolei wciąga nas w cykl dobowy snu i wtedy usypiamy bez problemu, budzimy się zregenerowani. Od rana nie proponuję węglowodanów, ponieważ patrząc fizjologicznie, jeżeli chodzi o dobowy rytm wydzielania hormonów, od rana mamy bardzo wysoki poziom kortyzolu, gdzie te tkanki są troszkę oporne na wchłanianie węglowodanów, dlatego w pierwszym posiłku najlepiej zjeść jakiegoś omleta, jajka, czy chociażby kawę kuloodporną, która też pod wpływem kwasów średniołańcuchowych NCT pobudzi nas i da taki super solidny zastrzyk energii. Kawa kuloodporna to jest dobre espresso, 50 gram, łyżka masła kokosowego, łyżka masła orzechowego, odżywka białkowa, blendujemy, jeszcze może być do tego łyżka masła Kerrygold. Kerrygold od krów wypasanych na zielonych pastwiskach. Tutaj to jest temat rzeka, pamiętajmy, że banan, że nic nie tuczy i wszystko tuczy, wszystko zależy od tego, ile się ruszamy, jaką mamy aktywność, czy nie podjadamy śmieci. Uwierzcie mi, że ja od momentu, kiedy jem naturalnie pełnowartościowe produkty i w mojej kuchni nie ma praktycznie jakichś fast foodów, z wyjątkiem świadomych, zaplanowanych oczywiście cheat weeków, no to pamiętajmy o tym, że bądźmy rozsądni, jesteśmy ludźmi, zarabiamy pieniążki, chcemy się cieszyć chwilą, jeżeli jest taka potrzeba. I 90% tygodnia jest fajnie zaplanowane, 10% może zostać zwydatkowane na słodycze, batony, troszeczkę jakieś wódeczki, piweczka, ale wszystko z głową, z umiarem i pamiętajmy słowo optymalnie, zbilansowana dieta, optymalny trening
i prawidłowe umiejscawianie pewnych produktów w naszym jadłospisie w ciągu dnia. Przed snem nie bójcie się jeść węglowodanów, od rana bardziej celujmy w posiłki białkowo-tłuszczowe. Godziny okołotreningowe z kolei dużo, dużo węglowodanów przed i po. Kolejna kwestia, co tam jeszcze bym mógł wam jakąś złotą myśl sprzedać. To, że trening ma być krótki, szybki, intensywny. Nie zapominajmy o stabilizacji treningu mobility, czyli zwiększanie zakresów naszych stawów, które uchronią nas przed kontuzjami, zwyrodnieniami chociażby stawów. No i co? Wtedy będziemy całe życie zdrowi i będziemy mogli się cieszyć aktywnością fizyczną po ostatnie dni naszego życia. Dlatego optymalny trening, dieta, ja zmykam, pozdrawiam.